Walczą wprowadzając tymczasowe kontrole. Według zapowiedzi kanclerza Olafa Scholza będą one utrzymane przez długi czas. No nic, trzeba wykorzystać okienko pogodowe i wybrać się na jakiś urbex. A gdzie to będzie? Mam nadzieję, że uda mi się zwiedzić jakiś opuszczony domek. Mam jeden zaznaczony na mapie niedaleko Grudziądza. Także zapraszam Was na eksplorację. Widzimy się już na miejscu. Ewentualnie może jeszcze jakieś przybitki z mojej krótkiej trasy. Ja mam, moi drodzy, do Was taką małą prośbę. Wiem, że interesują Was bardzo opuszczone domki, ale ja się skupiam na różnych opuszczonych obiektach i nie zawsze to będą opuszczone domki właśnie. A zauważyłem, że najbardziej lubicie właśnie te odcinki oglądać. Za 400 metrów na rondzie drugi zjazd. Obiecuję Wam oczywiście, że domki się będą pojawiały na moim kanale, ale również chcę pokazywać Wam inne opuszczone obiekty, typu fabryki, szkoły, kościoły, jakieś schrony wojskowe, innego rodzaju obiekty po prostu. Nie zawsze domki. Prokuratura planowała na poniedziałek, poseł nie stawił się jednak na przesłuchanie. Poznańska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginęła dziennikarka Głosu Wielkopolskiego. Doszło do niego 4... Oczywiście znacie mnie, bardzo rzadko się żalę, czytam marudzę. Jestem oczywiście daleki od tego, aby marudzić. Jednak mam do Was prośbę, abyście w miarę możliwości oglądali każdy mój odcinek, jeżeli już zdecydowaliście się subskrybować. I oczywiście również zachęcam do subskrypcji nowych widzów, którzy oglądają moje odcinki, a tego nie robią. Ale dobra, koniec marudzenia, ja zmierzam już w kierunku docelowym, a więc pewien opuszczony domek. Co tam się wydarzyło, dowiecie się wszystkiego na miejscu. Prawdopodobnie jest to bardzo stara drewniana poniatówka, zarośnięta bardzo mocno przez krzaki, także możliwe, że będzie tam również ciemno. No dobra. 300 metrów. Skręć w prawo na rozwidlenie. Dobra, widzimy się na miejscu. Okej, moi drodzy, dziwna sytuacja. Dookoła są same domy. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zobaczy i uda mi się przejść tam jakoś niezauważenie. A więc muszę być cicho. Wjechałem sobie na taki teren przed jednym gospodarstwem, aby móc sobie spokojnie wykręcić. A domek, który chcę Wam pokazać, znajduje się tam w tych zaroślach. I tutaj już sobie z boku przejdziemy. Praktycznie od rana padał deszcz i spodziewałem się, że będzie tutaj bardzo dużo błota. Mam nadzieję, że nie wpadnę w jakąś dziurę błotnistą. Buty pewnie będę miał uwalone całe błotem. No ale czego się nie robi? Tam musimy się dostać. Ale teraz muszę się jeszcze przedrzeć przez krzaczory.
Nie wiem, czy to widzicie. Ale jest. Jest nasza poniatówka. Zobaczcie, jak sprytnie ukryta w gąszczu drzew. Ja nie wiem, jak ja zrobię miniaturkę. Naprawdę będzie ciężko. Ale dobra, dajcie mi chwilę pomyśleć. Zobaczymy. Może z drugiej strony będzie to lepiej widoczne. Dobra, mam ze sobą latarkę, bo na pewno się przyda. Ale już teraz możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I generalnie pachnie mi gdzieś tutaj jakimiś drzewami owocowymi. Coś jakby z gniłymi gruszkami, ale nie jestem pewny. No ale dobra, zobaczcie. Dach jako tako, jeszcze cały w mchu. Z tej strony mamy oczywiście werandę. Zobaczcie, jak przepięknie jeszcze ozdobiona takimi drewnianymi podporami, filarami. No i mam nadzieję, że w środku coś się jeszcze ostało. Zobaczcie, bardzo ciekawa tabliczka. Budynek ubezpieczony. I zapewne elektryki tutaj już dawno nie ma. W ogóle zobaczcie na te ciekawe szkła nad wejściem. Taki jakby witraż. Ale dobra. Puk, puk, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, już na samym wejściu po prawej stronie widzę bardzo stare krzesło, a raczej część krzesła, bo nie ma tylnych nóg. Za chwilę tu podejdziemy. Przejdziemy może do pierwszej izby po lewej stronie. O kurczę, zobaczcie, jak to się ciekawie przedstawia. Myślałem, że dom będzie zupełnie zrujnowany i pusty, a tymczasem zachowały się pewne meble. Jak widzicie, nie mam dzisiaj kamery na głowie. Trzymam ją w rękach na statywie. I zobaczcie. Zobaczcie. Szafa, bardzo stara szafa. Niestety, jak sami możecie zauważyć, nie ma ona już w ogóle drzwi. Kurczę, szkoda. Na podłodze nie widzę żadnych ciekawostek, ale słuchajcie, no tu mamy pewne biurko i to dosyć stare biurko oraz oczywiście szafę, a podłoga pode mną się zarywa niestety. Słuchajcie, widzę na tym biurku mnóstwo opakowań po kasetach. Sam jestem ciekaw, cóż to mogły być za kasety. Oczywiście pudełeczka są puste, bez jakichkolwiek etykiet. Akord, ale o co dokładnie chodzi, nie wiem. Ale na pewno możecie sami zobaczyć, mamy mnóstwo pozostałości po kasetach magnetofonowych. Tutaj w szufladzie niestety nic już nie ma. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć jeszcze jakiegoś rodzaju obrazy. Tutaj również pusto. No niestety, żadne ciekawostki w tej izbie. Ale mamy na pewno jeszcze więcej pomieszczeń. Może zatem przejdźmy, nie tracąc czasu. Tu, jak sami możecie zobaczyć, pomieszczenie jest całkiem wyczyszczone. I nic raczej wam tutaj nie pokażę z tamtej strony. Okno zabite deskami. Aczkolwiek powiem wam, że drzwi naprawdę świetnie wyglądają. Musiały być zrobione naprawdę z mocnego drzewa. No dobra. Przejdźmy zatem do kolejnej izby. Słuchajcie, tu jeszcze mamy wejście, ale to chyba sobie zostawimy na koniec. Przejdźmy zatem na tą stronę. Kurczę, jest tutaj właśnie tylko to jedno krzesło. A co to, nie ma przejścia? Są to tylko odchody jakiegoś zwierzęcia i to całkiem w rogu. Dziwna sprawa.
Kurczę, to wygląda jakby było jakiegoś rodzaju pomieszczenie takie, gdzie trzymało się, no nie, zwierzęta, jakieś sumy, kurki może jakiś kurnik, ale wyjścia tu nie było. Często tak właśnie było robione, że domy były łączone z kurnikami albo z jakiegoś rodzaju oborą. No dobra, zobaczmy, czy tu się da przejść. Okej. Mamy tutaj pewną izbę i lusterko. I lusterko, w którym na pewno mnie nie widzicie. Mam również piec kaflowy. Wygląda jakby był pomalowany jakąś farbą. Faktycznie tak mogło być, bo zobaczcie, uszczy się normalnie farba. Dziwna sprawa, żeby malować piec kaflowy. No i niestety mamy puste pomieszczenie. Szkoda. Ewentualnie skrawki jakichś gazet. No i pojedyncza szafa, w której oczywiście nic nie ma. Słuchajcie, zaciekawiły mnie te okna, bo są w nich, zobaczcie, takie haczyki. I nie wiem, czy to były haczyki do okiennic. Jeżeli coś wiecie w tym temacie, to możecie mi oczywiście napisać w komentarzach. Ciekawa sprawa. Kurczę. Mały ten domek. No i oczywiście krzyż. W takim miejscu krzyż zawsze jest. Oczywiście zamykamy za sobą, tak jak było. No i co? Przecież bym musiał wejść na strych. Nie ma tutaj nic więcej. Powiem wam szczerze, że na tym strychu nie widzę nic ciekawego i raczej mam rację. No nic, nie będę specjalnie wchodził, bo naprawdę nic tutaj nie ma, jest pusto. A więc okej. Udaję się z powrotem na dół. No i co, pozostało mi obejść tak naprawdę ten dom. Kurczę, rozczarowany jestem naprawdę. Masakra, mimo że z zewnątrz fajnie to wygląda, to tak naprawdę nie mam już nic więcej wam do pokazania w tym miejscu. Dobra. Zobaczmy, co się skrywa z boku jeszcze tego miejsca. Tak, tu mamy okno, które pokazałem wam od drugiej strony, od wewnątrz. No i niestety nic więcej wam raczej nie pokażę. Zupełnie zarośnięta poniatówka. Kiedyś na pewno tętniło tutaj życie, ale nie dzisiaj. Oj kurczę, masakra. Powiem wam, że jestem zniesmaczony tym miejscem. Nic ciekawego tutaj tak naprawdę nie znalazłem. A co tutaj się wydarzyło? Słuchajcie, no nic się nie wydarzyło, taka jest prawda, nic się nie wydarzyło. Nie będę wam tutaj nic zmyślał, bo nie ma sensu. Pewnie liczyliście na jakąś mroczną historię tego miejsca, no ale niestety, jak sami widzieliście, jedynie przeszedłem się przez pole i to jeszcze można powiedzieć pole błota, bo tak naprawdę jesteśmy po deszczu. No i tyle. Nie wiem, co mam powiedzieć naprawdę. Chyba sam sobie muszę dać karę. Ale to powiem wam tak. Wynika to głównie z tego, że naprawdę mam ostatnio mało czasu.
aby wybrać się gdzieś dalej, ale niedługo zaczyna się urlop, także będę kontynuował podróże w dalsze miejsca i na pewno będzie to skutkowało lepszymi odcinkami. No nic, pozdrawiam wszystkich widzów, pozdrawiam wszystkich patronów. Mimo że was zawiodłem, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. I tyle. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.